Lublin dał się ponieść refleksji na stulecie niepodległości Polski. Na deskach Filharmonii Lubelskiej studenci WSK SIM wystawili spektakl Zmartwychwstanie oparty o fantazję dramatyczną Karola Huberta Roztworowskiego. Karol Hubert Roztworowski zmarł w 1938 roku, ale pamięć o nim przetrwała, także za sprawą fantazji dramatycznej, jaką jest Zmartwychwstanie. Na deskach Filharmonii Lubelskiej spektakl wystawił Teatr Studencki Dobry Wieczór. Filharmonia Lubelska jest wypełniona po brzegi. Zabrakło nam miejsc siedzących. Lublin dał się ponieść refleksji na stulecie niepodległości Polski. Akcja rozpoczyna się na rynku w Krakowie pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Polski wieszcz na kilka godzin schodzi z pomnika, rusza w podróż po Polsce, by obudzić ducha narodu. Naród to nie tylko szkielet, to nie tylko ciało, to nie tylko instytucje, to nie tylko różnego rodzaju organy, które są potrzebne, ale naród to przede wszystkim duch. Publiczność nie kryła wzruszenia. Ja jestem niezwykle wzruszony, że mogłem być na tym spektaklu z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Zmartwychwstanie to spektakl wręcz fascynujący. Ale o jego właściwe wykonanie zadbali reżyser spektaklu, ojciec Dariusz Drążek oraz studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Młodych aktorów doceniła publiczność. Pytają mnie tutaj uczestnicy, czy to nie są zawodowi aktorzy, czy to są amatorzy. Nie dowierzają wprost. W drugą stronę to aktorzy docenili publiczność. Dla nas też to jest ogromna przyjemność i radość móc występować na deskach tutaj Filharmonii Lubelskiej. Publiczność jest tutaj bardzo wyczulona na każdy gest artystyczny i świetnie rozumie każdą sceniczną mowę. Karol Hubert Roztworowski, autor Zmartwychwstania, posłużył Karolowi Wojtyle za pierwowzór postaci Huberta w sztuce Brat naszego Boga. To o Roztworowskim święty Jan Paweł powiedział, i tu cytat, ile ja sam zawdzięczam jego postaci, jego twórczości.